Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy mówić o prezentacji, trzeba przede wszystkim powiedzieć, o czym będziemy mówili. Czyli czym jest tak naprawdę prezentacja. Prezentacja, króciutko mówimy, jest sztuką przekazywania jakichkolwiek treści komukolwiek, gdziekolwiek, ale zawsze w sposób zrozumiały, co jest oczywiste, ale także w sposób ciekawy i przekonywujący. Prezentacja nie jest zwykłym, można by powiedzieć, mówieniem do ludzi. Prezentacja, czy w samym słowie, już zawarty jest pewien ładunek ekspresji. Bo prezentacja to jest, można by powiedzieć, pewne wydarzenie interpersonalne, pewien event wręcz. Wydarzenie, które, no, z jednej strony, ma oczywiście dać prezenterowi osiągnięcie jego celów, ale z drugiej strony pozostawić w odbiorcach. Pozytywny, względnie trwały ślad, ślad pozytywny w pamięci na temat danej osoby, która prezentowała czy instytucji, którą ta osoba reprezentowała. Prezentacja zależy, ma, może jeszcze to powiedzmy, ma bardzo ogromny wpływ na rozwój naszej kariery. I nieważne, co prezentujemy, komu prezentujemy, czy przedmiotem prezentacji jest produkt. A odbiorcami klienci? Czy przedmiotem prezentacji jest plan promocji, a odbiorcami przełożeni działu marketingowego? Czy odbiorcami są pracownicy, którym mówi się o przyszłości danej firmy, a prezenterem jest jej właściciel lub zarządzający dyrektor? Czy wreszcie przedmiotem prezentacji jest własna osoba, a odbiorcami potencjalny pracodawca? Zawsze przekaz ten powinien być, jak powiedziałem przed chwilą, zrozumiały, ciekawy koniecznie i przekonywujący w efekcie dwóch poprzednich. Jak doprowadzić do tego, żeby nasza prezentacja była udanym wydarzeniem interpersonalnym, aby zostawiała ten ślad, pozytywny ślad w pamięci? Proszę Państwa, czynników jest bardzo, bardzo wiele. Nie sposób powiedzieć o nich głęboko, o wszystkich tych determinantach, które składają się na sukces prezentacji, ale możemy wymienić te najistotniejsze. Otóż sukces w prezentacji zaczyna się od bardzo dokładnego zaplanowania jej plan prezentacji po drugie, bardzo ważnym czynnikiem jest przygotowanie się samego prezentera. Przygotowanie się zarówno w warstwie, powiedzmy, merytorycznej, jak i w warstwie mentalnej. I na razie trudno jest zdefiniować, która jest ważniejsza. Z pewnością obydwie mają wpływ na sukces. Po trzecie, niesłychanie ważne są umiejętności komunikowania, umiejętności argumentowania, które rozbierzmy na dwie części na komunikację werbalną. I komunikację niewerbalną, nazywaną, krócej, po prostu mową ciała. I warto także poświęcić szczególną uwagę potencjalnym pytaniom, jakie mogą paść ze strony audytorium: pytaniom, a nawet czasami atakom. I tutaj warto jest wiedzieć, a potem to ćwiczyć zachowanie w tego typu sytuacjach, gdy padają pytania i Spotykają nas inne trudne sytuacje. Chcę jeszcze jedną rzecz dodać, że obalić pewien mit związany z powiedzeniem, że tylko ci ludzie, którzy mają zdolność do kwiecistego mówienia, mogą być dobrymi prezenterami. Powiem więcej, spotykam wielu klientów swoich też, spotykam wiele osób, które mówią, że nie znoszą występować. Mówią o jak mnie to strasznie stresuje. Ja tego nie chcę. Ja tego nie lubię. Proszę Państwa, mogę powiedzieć jasno: każdy może zostać naprawdę dobrym prezenterem. Ja widziałem osobiście rozwój wielu osób, które wychodząc z takiego pułapu, stały się świetnymi prezenterami. Bo jest to nie tylko, to sukces prezentacji jest nie tylko uzależniony od, można powiedzieć, daru, od talentu, ale także od rzetelnej, rzemieślniczej pracy w tym zakresie. A czynniki, które wymieniliśmy na tablicy, są pewnym przewodnikiem, przewodnikiem w pracy nad sztuką prezentowania.